Sebastian bardzo nie lubił sprzątać w pokoju, miał w tym pokoju duży bałagan, ale pewnego dnia bardzo bolał go brzuch. Leżał na łóżku i mówił do mamy: mamusiu, zrób coś, pomóż mi, bardzo boli mnie brzuszek. A mama powiedziała: to przyjdź, zrobię ci herbatę ziołową, napijesz się i może ci się poprawi. Ale mamusiu, ja nie dam rady wstać z łóżka, nie dam rady też nawet przedrzeć się, bo tutaj w pokoju taki wielki bałagan. No, nie dam rady do ciebie przyjść, mamusiu, pomóż mi. I mama, żeby dojść do Sebastiana, musiała uporządkować wiele rzeczy, które gdzieś tam na drodze do Sebastiana leżały. Uporządkowała te rzeczy, zrobiła przejście, przyszła do Sebastiana, dała mu herbatkę, dała mu jakieś kropelki na żołądek i w ten sposób pomogła mu. Po kilku godzinach przestał Sebastiana boleć brzuch. W dzisiejszej Ewangelii ewangelista Jan mówi nam o Janie Chrzcicielu. Wielu się zastanawiało, kim ty jesteś, Janie Chrzcicielu? Czy ty już jesteś tym królem, którego oczekujemy? I Jan Chrzciciel mówi: słuchajcie, ja jestem głosem wołającym na pustyni. Prostujcie drogę pańską. Czyli przygotowujcie się na spotkanie z Panem Jezusem. Ale nie tak łatwo jest przygotować się na to spotkanie. Nie tak łatwo jest pozbyć się brudu z naszego serca. Nie tak łatwo jest pozbyć się, nie wiem, kłamstwa. I to, czego potrzebujemy, to wołać do Pana Jezusa: przyjdź, Panie Jezu, pozwól mi wyprostować drogi mojego życia. Nie chcę już kłamać, nie chcę już bić mojej siostry, mojego braciszka. Przyjdź, Panie Jezu, uzdrów moje serce, przyjdź, Maranata.